USA nakładają sankcje na kierownictwo Gazpromu. USA nałożyły sankcje na trzy rosyjskie stacje telewizyjne i 27 członków kierownictwa Gazpromu. W przeddzień hucznie świętowanego w Rosji Dnia Zwycięstwa USA nałożyły kolejne sankcje na Moskwę za dokonanie inwazji na Ukrainę. Dotkną one m.in. Na trzy rosyjskie stacje telewizyjne, ośmiu członków kierownictwa Spierbanku oraz 27 członków kierownictwa Gazpromu przekazała agencja Reutersa, powołując się na urzędnika administracji prezydenta Joe Bidena. USA wprowadziły też ograniczenia wizowe dla 2,6 tysięcy rosyjskich i białoruskich urzędników, poinformowała agencja. W niedzielę odbyła się wideokonferencja państw G7 oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Sankcje nałożone na członków kierownictwa Gazpromu to pierwsze, które dotyczą rosyjskiego giganta gazowego. Przywódcy G7, odciąć Rosję od kluczowych usług przywódcy krajów G7 którzy w niedzielę rozmawiali podczas wideokonferencji o Ukrainie, zapowiedzieli podjęcie kroków mających na celu odcięcie Rosji od kluczowych usług, od których ona zależy. Szefowie państw i rządów USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Włoch, Francji i Niemiec ogłosili, że będą dalej prowadzić działania przeciwko rosyjskim bankom. We wspólnym oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutersa, zawarto też zobowiązanie o działaniach w celu odstępowania od uzależnienia od rosyjskiej energii, w tym import ropy. Ponadto liderzy G7 wezwali Rosję, by przerwała blokadę i inne akcje, które uniemożliwiają Ukrainie produkcję i eksport żywności.